Wybrzeże Szkieletów rozciąga się na długości ponad 500 km w północnej części pustyni Namib. Portugalscy żeglarze nazwali ten rejon bramą do piekła ze względu na występujące tu silne prądy morskie i liczne płycizny, stanowiące śmiertelną pułapkę dla przepływających statków. Szacuje się, że spoczywa tutaj około 1000 wraków. Większość rozbitków, nawet jeśli dostała się na ląd, to i tak zmarła na pustyni z głodu i pragnienia. Przy odrobinie szczęścia można w tym niegościnnym regionie znaleźć agaty, ametysty, a nawet diamenty. Przy drodze rozłożone są w wielu miejscach kryształy soli. Należność na zasadzie co łaska wrzuca się do plastikowej puszki. Na Wybrzeżu Szkieletów jest Przylądek Krzyża. Pierwszy wylądował tu portugalski żeglarz Diego Cao w 1485 roku. Na Przylądku Krzyża jest ogromna kolonia fok, kotików afrykańskich. Samce osiągają około 230 cm długości i mogą ważyć nawet do 350 kg. Samice są mniejsze, dorastają do 1,70 m i ważą do 120 kg. Noworodki mają 60 do 80 cm długości i ważą od 5 do 12 kg. Kotiki nie odbywają długich wędrówek. Najczęściej przemieszczają się między sąsiadującymi koloniami. Potrafią nurkować na głębokość do 200 metrów i pozostawać pod wodą nawet 9 minut. Żyją średnio 18 lat. Kotiki są zwierzętami poligamicznymi. Samce gromadzą haremy składające się czasami nawet z 50 samic, ale średnia nie przekracza 30. Ciąża kotików trwa 260 dni. Jesteśmy akurat w okresie, gdy na świat przychodzą młode. Będą karmione przez matkę przez rok, chociaż już od 7 miesiąca są zdolne przyjmować stały pokarm.